Zmiany, zmiany, zmiany. Niby nic się nie zmieniło na podwórku od pamiętnej afery z żonkilami, a jednak mieszkańcy kamienicy przy Śródmiejskiej 15 nie mieli wątpliwości. Zmieniło się bardzo dużo. Po pierwsze, pan Franciszek. Owszem, nadal człapał tam i z powrotem z wyrazem niezadowolenia rysującym się na twarzy, a mimo to wszyscy byli pewni, że ta niezachęcająca do pogawędki mina jest jedynie maską, czymś, co zakłada się do pracy tak samo jak fartuch lub rękawice. Odkąd wyszło na jaw, że dozorca pojechał z chłopakami do hurtowni sadzonek tylko po to, aby kupić żonkile, nikt już nie wierzył, że jest tak ponury i zły, jak chciałby czasami, ażeby go odbierano. Nawet stara pani Mielnikowa, która zwykle na widok pana Franciszka pokrzykiwała groźnie, nie mogąc mu wybaczyć, że przegania przelatujące na podwórze gołębie, nawet ona zaczęła patrzeć na niego przychylniej. W każdym razie nie wymachuje już parasolem, gdy pan Franciszek wychodzi z klatki. A zatem zmiana jest, i to duża. Którejś niedzieli pan Franciszek, spacerując w swym przyciasnym wiekowym garniturze wokół klombu z żonkilami, naliczył aż 46 osób, które odpowiedziały na jego dzień dobry. I to z uśmiechem, zdumiewającym. Jeszcze niedawno odpowiadało mu może ze 12-13 osób, a teraz? A to nie koniec dziwnych zachowań lokatorów kamienicy przy Śródmiejskiej 15. Wszystkie, ale to wszystkie podwórzowe dzieci zaczęły mu się kłaniać. Wcześniej udawały, że go nie zauważają. A teraz wszystkie. Tomek, Jacek, Patti, Ania, Wojtek, bez wyjątku. No, właściwie Ania i Wojtek zawsze mu się kłaniali. Ale Tomek, Jacek, Patti do tej pory albo zmykali na widok pana Franciszka, albo przechadzali obok ze wzrokiem wbitym w ziemię. A tu proszę. Nie tylko mówią mu dzień dobry, ale jeszcze uśmiechają się i próbują czasem zagadać. Już nie wspominając o tym, że prawie każdego wieczoru któryś z nich siedzi panu Franciszkowi na karku. Bo to trzeba szlauch pożyczyć, a to pomóc przy pielęgnacji żonkili, a to poradzić, jakie kwiaty poza żonkilami przyjęłyby się na klombie. Czasami to pan Franciszek jest wręcz zły. Co to? Informacja ogrodnicza czy jak? Na dodatek zawsze któryś z dzieciaków przychodzi akurat wtedy, gdy pan Franciszek ma zamiar wypić piwo i posiedzieć sobie przed telewizorem. Wiadomości to pan Franciszek nie oglądał już chyba ze 2 tygodnie. I przez cały czas wypił najwyżej 2 butelki piwa. Skandal! Inna sprawa, że ma to i swoje plusy. Na przykład, pewnego dnia pan Franciszek ze zdumieniem zauważył, że jego spodnie zrobiły się takie jakieś luźne i że spadają, czyli schudł, tylko dlatego, że pije mniej piwa niż zwykle. No proszę, jaki ten świat jest dziwny. Jeszcze trochę i pan Franciszek zmieści się w swoje stare dżinsy. Nie nosił ich chyba z 10 lat. 10? 15 jak nic. Albo i więcej. Pan Franciszek sam nie pamięta, kiedy ostatni raz miał na sobie dżinsy. Na szczęście wcale nie są takie zniszczone. No, może trochę są, ale na pewno nie na tyle, żeby je wyrzucać. Dżinsy mogą być trochę przetarte. A nawet powinny, to taka moda. Choć oczywiście z racji sędziwego, jak na spodnie wieku, nie są już tak wytrzymałe jak kiedyś. Dlatego pan Franciszek, mierząc je przed lustrem, zachowywał się bardzo ostrożnie. Nie zapinał na siłę rozporka, nie naciągał za mocno nogawek. Takim starym dżinsom należy się przecież szacunek. Jeszcze z miesiąc i same wejdą.
i to bez trudu. No, chyba że dzieciaki przestaną zawracać panu Franciszkowi głowę, a co za tym idzie, pan Franciszek znowu zacznie pić tyle piwa, co dawniej. Ale pan Franciszek nie wierzy, że dzieci przestaną zawracać mu głowę. I choć sam nie wie dlaczego, bardzo go to cieszy. No dobrze, dajmy na razie spokój panu Franciszkowi. W końcu nie tylko on zmienił się po przygodzie z żonkilami. Kto jeszcze? Antałkowie. Nie schudli, to już byłby prawdziwy cud. Ale jakby trochę spokornieli. Nie kłócą się z każdym, kogo tylko spotkają. Nie wrzeszczą z balkonu na dzieci i na pana Franciszka. Ba! Zaczęli nawet wyprowadzać Frediego na smyczy. 4 razy dziennie idą ze swym jamnikiem do pobliskiego parku i dopiero tam pozwalają mu swobodnie pochadzać. I Antałkom, i Frediemu wychodzi to na zdrowie. Antałkom, bo mają choć trochę ruchu. Bądź co bądź, wyprowadzanie psa na spacer wymaga więcej wysiłku niż otworzenie drzwi mieszkania i wypuszczenie go na podwórko. Frediemu, bo jednak betonowe podwórze w żaden sposób nie może równać się z parkiem. W parku są drzewa, które można obsiusiać, trawa, w której można zatopić nos, ptaki, na które tak fajnie się szczeka, psy, z którymi można się pobawić. Tak więc awantura z żonkilami przyniosła pozytywne efekty. Choć wątpliwe, aby Antałkowie byli skłonni głośno to przyznać. Nawet jeżeli polubili spacery po parku. Są też jedynymi chyba lokatorami kamienicy przy Śródmiejskiej 15, którzy nie powiedzieli na temat klombu z żonkilami ani jednego ciepłego słowa. Przeciwnie, zdają się nie zauważać ani żonkili, ani drzewek, ani niczego. Cóż, niektórzy dorośli tacy właśnie są. I nic tego nie zmieni. Gdy Antałkom zdarzy się czasami napotkać gdzieś pana Franciszka, natychmiast przybierają pogardliwy wyraz twarzy i unikają jego wzroku. No ale z drugiej strony trudno wymagać, aby rzucali się panu Franciszkowi na szyję. Jest to chyba ostatnia rzecz, której pan Franciszek by pragnął. Przedostatnią jest taką rzeczą są rozmowy z panią Halinką. Odkąd pan Franciszek wybrał się z Jackiem i Tomkiem posadzonki, pani Halinka nie przepuszcza żadnej okazji, aby z nim porozmawiać. Doszło nawet do tego, że ledwo pan Franciszek zjawia się na podwórzu, zaraz pani Halinka gna z 3. piętra na dół, udając, że na przykład musi wyrzucić śmieci. Pan Franciszek początkowo był zdziwiony. Ile razy dziennie można wyrzucać śmieci? Dziwiło go też, że pani Halinka zawsze wygląda jakoś tak odświętnie. Wymalowana, elegancko ubrana, a przecież za każdym razem tłumaczy panu Franciszkowi, że właśnie sprząta i stąd tyle śmieci. To jak? Do sprzątania ubiera się elegancko niczym do teatru? Gdzie tu logika? Pan Franciszek nic nie rozumiał. W końcu komu jak komu, ale jemu nie trzeba tłumaczyć, jak człowiek bardzo może się pobrudzić przy sprzątaniu. Kobiety są dziwne. Aż do któregoś dnia usłyszał, jak Patty mówi do Tomka, że pani Halinka zakochała się chyba w dozorcy, czyli w nim, w panu Franciszku. Pana Franciszka zatkało z wrażenia, a jednocześnie bardzo mu to pochlebiło. To tamtego właśnie dnia zaczął przeglądać swoje stare ubrania i odkrył nienoszone od lat dżinsy. Ależ zrobiłby wrażenie na pani Halince, gdyby któregoś dnia wyszedł w nich na podwórko. Stojąc przed lustrem, wciągał brzuch, robił srogie miny i w ogóle zachowywał się dość śmiesznie. Na szczęście nikt go nie widział, ani nie słyszał, a było co podsłuchiwać. Bo w pewnym momencie pan Franciszek zaczął półgłosem prowadzić rozmowę z panią Halinką. No, może nie była to rozmowa, tylko jakby to nazwać wyobrażenie rozmowy. Dzień dobry, panie Franciszku. A, dzień dobry, pani Halinko, dzień dobry.
Piękna pogoda. Pogoda jak pogoda, ale pani Halinko wygląda dziś cudownie. I tak dalej, i w ten deseń. Im dłużej pan Franciszek wyobrażał sobie, jak to spacerują z panią Halinką po podwórzu, dowcipkując przy tym i śmiejąc się od niechcenia, tym większej nabierał ochoty na jej bliższe poznanie. Ale co będzie, jeśli wyda się jej głupi,